Te oto tereny przysadowej, na razie porośnięte tylko trawą, posłużą do realizacji wieluńskiej odsłony programu Mieszkanie Plus. Konkretnie staną tutaj cztery bloki mieszkalne plus żłobek. Gmina Wieluń otrzymała bowiem dofinansowanie w wysokości 3 milionów do tej inwestycji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zorganizowana właśnie przy Sadowej specjalna konferencja prasowa traktowała o szczegółach programu Mieszkanie Plus. Po to, aby się miasto rozwijało, muszą być spełnione cztery warunki. Pierwsze, muszą być dobre miejsca pracy. Drugie, musi być dobra baza mieszkaniowa. Trzecie, musimy mieć dobrą edukację, począwszy od żłobka, przez przedszkole, szkołę podstawową i szkołę średnią. I wreszcie, po czwarte, w mieście musi być co do robienia po pracy i po szkole, czyli jaki jest komfort życia. I wydaje się, że w Wieluniu ten pierwszy punkt, czyli miejsca pracy, mamy ich dużo, mamy je dobre, wysokopłatne. Brakuje nam mieszkań i to jest chyba duży mankament, o którym wszyscy wiemy. Mieszkanie Plus w Wieluniu to łącznie 200 mieszkań o średniej powierzchni 50 metrów kwadratowych. Osiedle przewiduje zarówno lokale 1, 2, 3, jak i 4-pokojowe. Przewidywany termin rozpoczęcia prac budowlanych to pierwszy kwartał 2020 roku, choć niewykluczone, że prace rozpoczną się wcześniej. Wieluń jest kolejnym miastem na naszym szlaku, gdzie otwieramy początek inwestycji. Dlaczego Wieluń? Dlatego, że są tu odważni włodarze miasta, powiatu, parlamentarzyści, którzy zdecydowali się w mieście budować aż 200 mieszkań. To jest dobra wiadomość dla mieszkańców tego miasta, czyli jest tu fajne miejsce do mieszkania, zamieszkiwania, życia, pracy, bo inaczej nie byłoby tak odważnej decyzji. Miejsce jest fajne, na tym niedalekim tu jeszcze polu za niewiele lat powstanie 200 mieszkań, czyli 4 budynki czterokondygnacyjne oraz żłobek. Świadczy to naprawdę o tym, że miasto jest determinowane, bardzo mocno nas poganiało, żebyśmy się pieszyli, czyli świadczy o tym, że miasto chce, czuje potrzebę rozwijania się, tworzenia nowych miejsc do zamieszkania, do szczęśliwego zamieszkania. No cóż, mam nadzieję, że to jest początek dużego projektu, który w Wieluniu będzie miał miejsce. Jest to drugie miejsce w województwie łódzkim, w którym właśnie dla którego została podjęta decyzja inwestycyjna. Jak powiedziałem na sesji Rady Miasta, jeszcze raz bardzo serdecznie pragnę podziękować panu ministrowi Arturowi Soboniowi, który szczególnie spowodował, że tak szybko ta decyzja inwestycyjna została podjęta. Jesteśmy naprawdę w czołówce naszego kraju w tym zakresie. Po raz pierwszy, panie burmistrzu, to spotkaliśmy się tutaj w Wieluniu 2 lata temu. I był pan tutaj w tym okręgu pierwszy. Pierwszy wśród wszystkich samorządowców, którzy chcieli być partnerem, którzy chcieli zrobić wszystko, żeby mieszkania z programu 500+ na ziemi wieluńskiej, tutaj w Wieluniu, powstały. I dzisiaj to pomału staje się faktem. Bo szanowni państwo, tak jak pan dyrektor w swoim wystąpieniu zauważył, wszystko zależy od gospodarza. I tak jak Polska ma dobrego gospodarza w postaci dobrego rządu, tak i Wieluń ma dobrego gospodarza w postaci dobrego burmistrza, który z troską pochyla się nad rozwiązywaniem bieżących problemów i zrobi wszystko, żeby tutaj w Wieluniu nie tylko były miejsca pracy, tak jak wiemy, że są i Wieluń się rozwija, ale również, żeby było to bezpośrednie zaplecze, które pozwoli polskim rodzinom, szczególnie młodym rodzinom, tutaj zamieszkać, tutaj związać swój los z przyszłością, którzy będą chcieli tutaj realizować swoje wyzwania. Mimo wszystko wierzę, że w tym roku nam się uda być w to miejsce łopaty pod budowę tych mieszkań i też nie bez kozery jest pan starosta Marek Kieler, ponieważ będzie nam potrzebna tutaj szybka ścieżka legislacyjna u pana starosty. Inwestycja w ramach programu Mieszkanie Plus zostanie zrealizowana na ponad 2-hektarowej działce przysadowej i agrestowej. Teren, na którym będzie realizowana inwestycja, jest dobrze rozwinięty pod względem dostępności i różnorodności punktów handlowo-usługowych. Już w przyszłym miesiącu rozpocznie się projektowanie osiedla. Niedługo ogłosimy postępowanie na wybór architekta, który zaprojektuje to osiedle. Mam nadzieję, że na tym terenie będzie
wystarczająco dużo dobrych architektów, biur projektowych, które zechcą w tym konkursie, w tym postępowaniu wziąć udział. Mam, jak będzie już projekt gotowy i pan burmistrz czy pan starosta zechce nam w miarę szybko przybić pieczątkę i mam nadzieję, że będzie to tak szybko jak w Katowicach, choć tam było dość żmudne postępowanie, to że do kolejnego postępowania na wybór wykonawcy generalnego też zgłosi się lokalna firma. Inwestycja w ramach Mieszkania Plus to odpowiedź na deficyt mieszkaniowy w mieście. I na razie tyle. Dłuższa relacja z tej mieszkaniowej konferencji. Do zobaczenia w temacie tygodnia.